Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nim bardzo serdecznie w Zagrajmy w Dark Souls 3! No i cóż, widzę się z wami w kolejnym odcinku. W tym zobaczymy sobie z bezimiennym królem, ale jeszcze zanim do tego dojdzie, to przejdziemy się tutaj do mauzoleum Smoczego Rodu, bo jak się okazało, ominąłem w tej lokacji dwa pierścienie. Mam na myśli, że w całej lokacji. Że na centrum szczycie arcysmogów. Tu mi się wydaje, muszę sobie jeszcze sprawdzić pierścienie, tak na wszelki wypadek. No tak, nie mam ich. Dobra. Jest tak, najpierw, żeby mi ta tutaj nie bruździła, to sobie z chęcią się jej pozbędę. I dobra, co jest tutaj? Tutaj mamy dużą duszę zmęczonego wojownika. Tu mamy trzy przedmioty i jeden, który powinien być pierścień tam właśnie na tym krańcu. Tu mamy żar, sztuk 2 i ciasto z łajna z włodygą, sztuk 6. Sprzedam to tak szybko, jak tylko będę mógł. Tu jest pierścień. To jest pierścień stalowej ochrony. Okej. Okay. No dobra, jestem tu. Tu w ogóle coś mamy. Żar. Ciekawe, czy to już tutaj było, czy to przed chwilą się to pojawiło? Nie wiem. Okej. Okay. Tu jest to. Teraz przejdę się tędy. Tu. Okej, okay, tutaj mamy to zejście. I czy tu jest właśnie ten pieśń, który mnie interesuje? No jest na pewno typiarz, który go pilnuje z tego, co widzę. To jest to, co chcę? Dokładnie, szponiasty pierścień błyskawic. Okej, okay, dla was tylko opis. Praktycznie jest on identyczny jak przy reszcie. Ale jeszcze ten, bo ten zamykał w poprzednim odcinku, a nie przy tym opisu. Ale widzę, że jest identyczny jak tego do magii. Też zobaczmy pierścień stalowej ochrony. Pierścień króla rycerza ze starodawnych legend zwiększa absorpcję obrażeń fizycznych. Powiada się, że król rycerz miał wnętrze ciała wyłożone stalą. Także nawet potężne smocze szpony nie czyniły mu nic złego. No, nie brzmi to zbyt wiarygodnie. Ale kto wie? A już tak było. Tak, spalę się tak po prostu. I co? Lecimy w takim razie naparzać się z królem. Okej. A to co? Czas na walkę. Here we go. Ej, ale detal, że jest oko nawet widać na tej głowie. Takie faktyczne. Piękne. Tylko ta smocza przynajmniej jest taki detal, to jest taki bardziej taka ciekawostka, bo faktycznie w walce to się nie bardzo sprawdza. No chyba, że na kogoś, kto jest bardzo wrażliwy na ogień. O, tu akurat ktoś w secie bezmiennego króla. Ciekawe. Okej, okay, here we go. Czy powinna być kascenka kolejna? O, prawie. Jest król. W sumie dwóch. No, oczywiście najpierw jest król burzy, z którym musimy się zmierzyć, zanim będziemy walczyli z samym bezimiennym królem. Okej, dostałem mocno tą błyskawicą. Dobra, po nogach niewiele mu to robi. Okej, dostałem ogień. Nie żyje! Okej! Ja pierdolę. Dobra, chciałem... Nie.
Chciałem to dla klimatu zrobić w tej przemianie, ale nie, to nie ma sensu. Przecież on mnie momentalnie będzie one-shotował. Dobra, poproszę o moją zbroję w takim razie. To weźmy może taką, która jest lepsza przed ogniem. Zobaczmy. Ogień. No, Katarina jest gorsza. No, pod prawie każdym względem, tylko rękawice są lepsze w troszeczkę. No, ale też niewiele, więc możemy to tak sobie zostawić. Dobra, to co jeszcze? Co jeszcze? Bez jaj, serio? Dobra. No niestety bezimienny król nie poszedł za pierwszym razem. Troszkę szkoda. Bo byłoby to mega, mega, gdyby udało mi się go za pierwszym razem zabić, no ale niestety. Dobra, strzały. Strzał też raczej nie będzie opłacał wykorzystywać. Zaklęcia. Ewentualnie to przyciąganie może bym sobie próbował, jak się sprawdzi. Tak to jedyne co mi zostaje to włócznie, nie? Błyskawic, nic więcej. Zresztą się sprawdza to. Weźmy sobie włócznie. Okej, podejście drugie. Aha, zrobię mu tylko jedno wielki nic. Czyli jest odporny na mrok. Okej. Ogień, 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 ogień! Chyba. Nie jestem pewien, czy nie chcę teraz coś zrobić. Okej, jednak ogień. Kurde, nie rusza się tak! Ło, ej! Dobra, spokojnie! O, dobra, jednak jest dobra błyskawica! Lecimy! Okej, udało się uniknąć ciosu, na szczęście. No, tym razem tak średnio, ale... Nice! Zachwiałem go! Zachwiałem go! Padł? Tak, padł, dobra. No, ale to oczywiście dopiero początek. Bo jeszcze mamy jednego króla do ubicia. Spójrzcie na jego rękę, gdzie ma broń. Widzieliście, jak to zaczęła? No, lowa. Bezimienny król. Dobra. Na niego się błyskawica? No, na niego jest beznadzieja. Dobra. Okej, zablokowałem to dziwo. Ale też coś tam obrywam. Nie, nie to! Kurde, nie miałem... Łykaj to, łykaj plapę. Nie miałem kurde ostrza w dwóch rękach, dlatego użyło mi specjalna tarczy. Tam to już zejdzie. Jeszcze jedna jest, jeszcze nie jest. Dobra, zazwo w końcu. Okej. Okay. Kurde, nie ten przycisk. To jest na blisko. O, nie tak źle! Dobra, był szybszy niestety. Że ta muzyka jest genialna. Okej, okay, jeszcze na jedną taką... Jeszcze na jedną bliźnicie mnie stać. Pięknie. Oj, co on robi? O, świetnie! Zbuffował sobie broń i strzelił mi błyskawicą. Spoko. Okej, okay, to było odsłane. Okej. Okay.
Jeden, kurde, skok za dużo, mam wrażenie, wykonałem. Biedronka używa słonecznej włóczni, tak mi się wydaje. Bo kolor jest wyraźnie inny. O nie, zaboli. Uff, dobra, szczęście przeżyłem. Przedostatnia flaszka. Jezu, uniknąłem go, nie wierzę. Dobra. Kurde, walnąłem raz, ale nie weszła eksplozja. Teraz? Jest, mamy go! Okej, okay, za drugim podejściem. Za drugim podejściem. Na chwałę starożytnych smoków. Nie udało się w tym, kurde, powiedzmy, wyglądzie go pokonać, ale niech chociaż animacja się zgadza. Znaczy zgadza, niech chociaż w animacji on będzie widoczny. Ale kurde, szkoda, naprawdę szkoda. Bo to było naprawdę super pokonać go właśnie w tej formie. Tylko niestety, ta forma ma to do siebie, że... Pomimo, że jesteśmy smokiem, to jesteśmy mega wrażliwi na jakiekolwiek obrażenia. A zwłaszcza na ogień i błyskawice, czyli na to, czym on de facto atakował. Tak więc niestety, ale no byłem zmuszony, aby zrezygnować z tego. Choć nie ukrywam, trochę niechętnie to zrobiłem. Mamy duszę bezmiennego króla. Tu mamy pootwierane wszystko. No i oczywiście cała ta lokacja jest już przez nas przeeksplorowana. Kolejna sztaba Tytanitu, trzecia w całej grze, jaką znalazłem. I tam coś chyba się świeci na końcu jeszcze, jeśli dobrze widzę. Tylko nie wiem, czy to... To chyba świeczki tylko. O, ale tu jest przedmiot. Włączajmy. I proszę, mamy set Ornsteina do kompletów kolekcji. A tutaj jesteśmy zaraz przy mauzoleum Smoczego Rodu. Okej. Okay. Jak dla mnie... Bardzo płyno. Jest tym batem. Dobra. Jedna flaszka. Druga. Trzecia. Bo na spokojnie zasłużyłem. No i co, tam jakoś dużo nie było. No to co, lecimy od razu do kaplicy. Jeszcze się z tym Deli Fentem uporam. Dobra. Zostawił. Nic. Okej, okay, no to lecimy sobie do kaplicy, gdzie stworzymy sobie z tych dusz, z tej duszy, bardzo fajne rzeczy. No to co? Wychylam sestusy tak, bo dlaczego by nie? I tak zaraz się odnowią. I zanim oddamy Ludlefowi tę duszę, to zobaczmy sobie jej opis. Dusza bezimiennego króla. Bezimienny król był niegdyś boskim zabójcą smoków, lecz poświęcił wszystko, by sprzymierzyć się ze starożytnymi smokami. Okej. Okay. I jeszcze dusza, znaczy dusza, set Ornsteina, tylko to muszę wejść w, tutaj w zbroję. Okej, okay, jest to samo, widzę. Ale jest to chyba też to, co wam przytaczałem w odcinku o Ornsteinie, ale przeczytam tak czy siak. Złotolwia zbroja człowieka znanego jako Ornstein zabójca smoków. W epoce, w której nie było smoków, ten strzegący od dawna zrujnowanej katedry rycerz wyruszył na poszukiwanie bezimiennego króla. Dobra. Come on! Kurde, drugi raz już tak poleciałem. Aha, tak. Dobra, to jest coś? Aha. Nie, ciągle gadę to samo. To zobaczmy. Transpozycja, tu widzę już coś nowego. Naginata zabójcy smoków. I... Czy coś jeszcze? Tu chyba. Tak. Zakrzywiony miecz burzy. Bierzemy. Zakrzywiony miecz nasycony mocą smoka burz, bezimienny król, sojusznik pradawnych smoków, był długoletnim towarzyszem boju smoka burz. A gdy wielka bestia poległa, otrzymał jej duszę zgodnie ze zwyczajem epoki bogów. I umiejętność tornado. I
naginata zabójcy smoków, czyli broń właśnie bezimiennego króla. Broń do polowań na smoki, pochodząca z epoki bogów, to najwcześniejsza forma krzyżowej włóczni, posiadającej zarówno klingę, jak i grot, należała do bezimiennego króla, boskiego smoczego łowcy. Mieczowłócznia została zaklęta mocą błyskawic, które podlegały władzy króla. I uderzenie pioruna unieść broń wysoko w powietrze, by przyzwać rozszalały żywioł błyskawicy padający na daleko stojących wrogów. Okej. To co? Tylko 25 minut, ale to be honest, to jest chyba w miarę dobry moment, żeby zakończyć, bo trochę jeszcze pokazałem wam rzeczy na szczycie Arcy Smoków, plus pokonaliśmy kolejnego bossa, więc to jest dobry moment na zakończenie materiału. Bo w kolejnym będziemy eksplorowali to, co tu się tutaj dalej. Właśnie za zamkiem Lothric i za chwilę też się w sumie przekonamy, co to jest, bo a nuż może będzie tam jeszcze ognisko na wejściu, co nie powiem, po niego trochę liczę. Bo tu bym chciał jeszcze się pozbyć tej transformacji, bo teraz bym sobie pochodził w tej zbroi Ornsteina, tak szczerze mówiąc. Chyba tu się nie da. Gdzieś się pewnie będzie dało. Tu nie. Tu też nie. O, tu się będzie dało. Na spokojnie zaskoczyć. Oj, to do smoka od razu, dobra. Zajmijmy się tym smoczkiem może. Uważam na klątwę, bo niestety nie jestem dobrze chroniony przed nią. Ej, ale właśnie, przecież mogę zionąć ogniem. Czego ja się tak boję? Zobaczmy, kto jest potężniejszy w smoku. Ej, klątwa. Teraz to bym nieźle oberwał. Dobra. To mi zwiększało? Zmniejsza natężenie klątwy i leczy efekt pustego. Aha, super, nie mogę użyć. Dlaczego? To mogę. Większe, ale wygląda jakby mnie osłabiło. Tak, to jest atak. Poczuj moc pradawnego smoka. Okej. Duży odłamek tytanitu. I żar. I grudka tytanitu. Okej. Powiedzmy, że to nie było mega nic stratnego dla mnie. Dusza przygnębionego żołnierza. No i to jest tyle. Patrzcie, mogę to też w kolejnym odcinku zrobić, ale dobrze, że nie zrobiłem, bo dzięki temu mogłem sobie zgarnąć takie oto fanta. A tu mamy kolejnego minika, więc spopielmy go. Czemu się ockie najpierw. Aha, okej, jego się tak nie da zatrzymać. Spoko. Chcę, żebym go tak dupnął, nie? No właśnie, wyczuć jakoś moment. Żegnam. Słoneczny prosty miecz, proszę, czyli miecz Solera z Astory. I święta księga Braille'em z Lothric! Jak dobrze, że ja tutaj przyszedłem. Dobra, najpierw miecz. Znaczy mi się podobał w jedynce. Prosty, przesycony mocą błyskawic miecz. Brak mu cech szczególnych, lecz zawiera czystą energię słońca. Słoneczna przysięga. Wzniesienie ostrza połączone z pochwałą słońca wzmocni ataki i obronę postaci oraz pobliskich sojuszników. Wojownicy słońca to towarzysze broni zamierzchłych czasów. Dobra, zobaczmy teraz tutaj. No i po kolei. Najpierw może właśnie też ten prosty miecz. To oczywiście muszę w dwie ręce wziąć. Aj, to jest to, czego oni używają. Czy tacy kapłani, co tam myślałem, że ich healują. Znaczy chyba healują też. Ale myślałem, że to jest jakieś lecz, a to jakieś buff, a to właśnie to było. Dobra, to przysięga. Okej, myślałem, że szczerze to będzie takie faktyczne tornado, nie tylko zakręcika po prostu z powietrzem.
dookoła ostrza. Ale jeszcze mamy naginatę. Aj, proszę, to jest ta umiejętność, której on użył. Ale patrzcie, to się równocześnie z buffem dla broni. Jednocześnie bijemy dodatkowo piorunem. No, zajebista rzecz. Dobra. Skoro zdobyliśmy takie fajne fanty, wracajmy do kaplicy. Jeszcze zanim przejdziemy właśnie do tej nowej lokacji. A właśnie, jeszcze tutaj. Czy jest set do kupienia możliwy? No oczywiście. Złota korona, zbroja ze smoczych łusek, złote karwasze i przepaska ze smoczych łusek. Pełny set bezimiennego króla. Korona bezimiennego króla z tego sznika starożytnych smoków. Podobna ta złota korona tkwiąca wśród długich warkoczy błyszczącego popiołu przypomina bardzo tę, która zdobiła głowę pierwszego władcy. Tutaj bransolety, prawie że ten sam opis. I zbroja ze smoczych łusek. Własność bezimiennego króla, sojusznika starożytnych smoków. Łuski są ostre jak żeletki i nie ima się ich ogień. Tak samo do przepaski. No i super. Teraz tego oczywiście nie wykorzystam. Bo nie mam jak. Ale myślę, to się na spokojnie będzie dało wykorzystać. Wystarczy tylko, że zginę. No, jak wiadomo w tej grze o śmierć nie jest trudno. Zwłaszcza taką śmierć na życzenie, powiedzmy. Wylepszane wszystko. Dobra. Czy ja chcę zakląć jeszcze... A, tak, nie mogę, zapomniałem. Broń z duszy bossów w tej części nie mogę zaklinać. W dwójce mogłem, w jedynce chyba też, w tej niestety nie. Dobra. Mamy księgę, kolejno pisaną Braillem, więc z chęcią ją oddam osobie, która może mi dać nowe czary z niej. Patrzcie, no i już bym teraz się załatwił. Opisu, że mnie przeczytał. Pisany Braillem święty tom z Lotrik, pełen cudów używanych przez rycerzy. Daj go bajarzowi, by nauczyć się cudów z Lotrik. Mówi się, że dzięki boskiej ochronie, jaką cieszyliście paladynie w zamku Lotrik, żaden z nich nie mógł zginąć. To jest trzecia księga, znaczy dobra, ogólnie jest to już piąta księga, którą mogę dać Irinie, ale jest to trzecia księga, którą mogę jej dać zgodnie z jej questem, żeby poszedł w dobrą stronę. Więc tak, daj świętą księgę. You've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Naucz się cudów. Szczodre światło stopniowo przywraca duże ilości zdrowia. Cud przekazany rycerzom przez Gertrudę, świętą dziewoję na służbie królowej. Stopniowo przywraca duże ilości zdrowia. Boska córa uważana jest za dziecko królowej. Błogosławiona broń, czyli to, co oni wykorzystywali w trakcie walki ci rycerze, mam nadzieję, mam wrażenie. Cud przekazany rycerzom Lotrik. Błogosławi broń w prawej ręce, wzmacniając siłę ataku i zapewniając stopniową odnowę punktów życia. Nice. Rycerz stanowi jeden z trzech filarów Lotrik i powiada się, że wzmocnił on swe więzi z najwyższą kapłanką, gdy uczeni zdobyli wielkie archiwa. I magiczna bariera. Cud dla dzierżących broń kleryków. Zwiększa absorpcję obrażeń od magii, pokrywając ciało białą ochronną warstwą. W historii miał miejsce krótki okres, kiedy kapłani i czarodzieje zwrócili się przeciw sobie. Wówczas właśnie koniecznością dla każdego kleryka stało się zabezpieczenie przed wrogimi czarami bojowymi. I to jest taka ciekawostka. Jedyny cud, z którego korzystał właśnie Havel. Have a pleasant journey. I pray for you. W sumie no nie tylko jedyny. To jest ten cud i jeszcze jeden też, który podobnie chronił przed ogólnie czarami. Jeden z nich. Dobrze. Skoro mamy to już ogarnięte. No to... Przeniosę się na szybko, tak byle gdzie. Gdzieś nie mogę na szybko dać się zabić, albo po prostu zginąć. A, może być tu. Najszybciej po prostu jest spaść. Tylko tyle potrzebuję. Okej. Okay. Geronimo! Okej, okay, tu jeszcze, kurde.
Tam do mnie było ktoś snajpować. Ktoś snajpować z tego. Intrygujące. Dobra, dusze odzyskane. I lecimy teraz właśnie do zbroi zabójcy smoków, zatopionego ognicha. I załóżmy na siebie najpierw hełm, czy tam po prostu zbroję Thornsteina. Kurde, patrzcie jak to wygląda, jeszcze te detale w ogóle, nie? To jest dopiero coś zajebistego. Najmniejsze połączenie na kolczudze widać. To jest cudne. No, tylko jako, że mam zbroję Ornsteina, to też z bronią Ornsteina będziemy się bujali, ale to dopiero w kolejnym materiale bardziej. Będziemy zwiedzać tamte lokacje. Teraz sobie na szybko jeszcze tylko zrobię porządki z tymi broniami. Z czarami w sumie też bym mógł, bo tak, tego i tego używać nie będę. Tą włócznię na razie też mogę schować. Piromacje mogą zostać. Te błogosławioną broń sobie z chęcią dam zamiast klingi błyskawic. Jestem ciekaw, jak to będzie działało. Jak skuteczne to będzie. Dobra. Dalej, bronie. Słoneczny prosty miecz do schowka, smoczej krwi do schowka, blask księżyca też do schowka. Zakrzywiony miecz burzy, rapier Ricarda, nie zostaje, to jedno zostaje, drugie out. Wielki topór, smoczy ząb i wielka lanca out. To zostaje wszystko, to też. Ta tarcza, tą tarczę Havla też schowamy to za moment. Tutaj te dwa sety też odkładamy. Ten pierścień też. No i to tyle. Okej, w sumie wydaje mi się, że mam już chyba wszystkie możliwe przymierza odkryte, tak mi się wydaje. W sensie na ten moment, bo nie liczę przymierzy, które mogą się w dodatkach pojawić. Właśnie w mieście pierścienia i w tym. W malowanym świecie Ariamis. No to zobaczymy. Okej, czy tutaj coś się kryje, jak tak patrzę? No nie, prosta chyba droga dalej, chyba że tutaj coś jest schowane. No, niestety nie. Okej, no to zobaczymy, co przyjdzie nam zwiedzać w kolejnym materiale. Jak ktoś tutaj wiadomość zostawił? No powiedzcie mi to. O, okej, blisko, dość blisko. Okej, tutaj mamy jakiś przedmiot jeszcze. Bliźniacze miecze Gotarda i klucz do wielkich archiwów. Okej. Tutaj mamy windę, ale to jest winda, która mnie tutaj zwiezie. Czyli wielkie archiwa będziemy zwiedzali, jak rozumiem. Nazywa też to ognisko. Zobaczmy, mamy tutaj. Tutaj klucz. To będzie ten tutaj. Klucz do głównych drzwi wielkich archiwów Lothric. Zanikanie płomienia i coraz mocniej brukająca zamek ludzka ropa sprawiły, że wrota wielkich archiwów zamknęły się na zawsze. Dziś istnieje już niewiele kluczy, które je otwierają. Ten należał najpewniej do Gotarda, jednego z królewskich czarnorękich, który uciekł z zamku. Okej. Okay. I te bliźniacze miecze jeszcze. Takie pary mieczy nosili kiedyś myśliwi znane jako czarnoręcy króla. Te należały do zbiegłego zamku Gotarda. Gotard szybko wspiął się po szczeblach rycerskiej kariery, co nie zaskoczyło nikogo, kto zapoznał się z jego szermierką. I sięgnięcie z półobrotu to już znamy. Okej, okay, jest to kolejna broń, która ląduje po prostu w schowku. Czy mam skrzynię dobytek, jedynki. Bo nie zamierzam z nim korzystać. Tą broń będę musiał sprzedać, a reszta jest bez zmian. Dobra, no to ja na szybko wracam sobie do kaplicy, żeby sprzedać rzeczy niepotrzebne, ulepszyć inne. No a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym zabawimy się w wielkich archiwach. No a potem, któż wie, co takiego nas tam będzie dalej czekało. Tak więc ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!